Dziś dowiecie się, jak powinno wyglądać nasze stanowisko pracy do naprawy komputera. Jak wiecie, praca przy komputerze wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny może być uciążliwa. Intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie. Długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, a także spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg. Pozycja siedząca niestety nie stanowi dla człowieka pozycji fizjologicznej, dlatego właśnie tak ważne jest przestrzeganie odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. Zacznijmy od stanowiska pracy. Na stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno przypadać około 6 m² powierzchni pokoju o wysokości nie mniejszej niż 3,3 m. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden komputer, to poszczególne stanowiska pracy należy tak rozmieścić, aby minimalna odległość między sąsiednimi, równoległymi monitorami wynosiła nie mniej niż 60 cm. Odległość pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego użytkownika powinna natomiast wynosić nie mniej niż 80 cm. Podłoga w pomieszczeniu z komputerami powinna być pokryta wykładziną antyelektrostatyczną o gładkiej powierzchni. Stanowiska pracy muszą być tak usytuowane, aby zapewniały każdemu pracownikowi swobodny dostęp do stanowiska pracy. Biurko powinno mieć blat o szerokości minimalnej od 80 do 90 cm, a długości minimum od 120 do 160 cm. Szerokość blatu powinna być na tyle duża, by swobodnie zmieściły się na nim komputer osobisty wraz z niezbędnymi podzespołami i elementami do jego naprawy. Pomiędzy przednią krawędzią blatu biurka a klawiaturą powinno pozostać od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie dłoni. Wysokość biurka powinna być dopasowana do naszego wzrostu i posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie od 65 do 75 cm. Monitor ustawiamy w takich miejscach, aby nie odbijało się na nim światło naturalne ani światło sztuczne. Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle innych jaskrawych obiektów. Najlepiej, jeśli monitory są ustawione bokiem do okna w odległości co najmniej 1 metra od okna. Monitor powinien być ustawiony w linii wzroku patrzącego na wprost operatora w sposób pozwalający uniknąć odblasków, refleksów świetlnych pogarszających widoczność obrazu. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm. Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej od poziomu oczu pracownika, ale nie powyżej tego poziomu. Osoba pracująca z tyłu monitora powinna znajdować się w odległości co najmniej 80 cm, ale zalecana odległość wynosi 130 cm. Krzesło musi być stabilne, powinno posiadać podstawę pięcioramienną wyposażoną w kółka. Powinno posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska oraz kąta ustawienia oparcia. Siedzisko obrotowe o wymiarach płyty siedzeniowej powinno mieć 42 na 42 cm. Płyta siedzeniowa powinna być pokryta grubą warstwą miękkiego, sprężystego, najlepiej naturalnego materiału. Krzesło musi zapewniać maksymalną swobodę ruchów. Powinno posiadać poręcze, podpórki, aby można było opierać wygodnie łokcie, odciążając kręgosłup oraz mięśnie ramion i karku. Powinno mieć regulowane oparcie i podpierać kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Osoby często korzystające z myszki mogą nadwyrężyć dłoń. Skutkiem nadwyrężenia jest zmęczenie lub schorzenie dłoni, ramienia i barku. Dlatego cała dłoń od kciuka po końce palców powinna leżeć wygodnie na myszy. Część myszki, na której leży ręka, powinna być wypukła, a przednia część musi być niższa od tylnej. Klawiatura powinna być usytuowana w linii środkowej ciała operatora. Prawidłowe ułożenie kończyn górnych podczas obsługi typowej klawiatury powinno być takie, aby kąt między ramieniem a opartym na podłokietniku przed ramieniem wynosił 90 stopni. Ułożenie klawiatury powyżej łokcia będzie powodowało bóle w obrębie ramion. Ręce podczas pisania na klawiaturze powinny być swobodne, a nadgarstki powinny się opierać o podkładkę. Ważne jest, aby ręka nie opierała się o kant stołu na wysokości nadgarstka. Występuje wówczas możliwość pogarbienia nerwu przebiegającego przez nadgarstek. Jeśli zastosujecie się do wszystkich zasad, praca przy komputerze nie będzie uciążliwa i wyczerpująca. Warto dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy.
Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku do naprawy komputera osobistego, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.